She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Subnautica Below Zero. Ja czekaj, bo idę w tą stronę, skoro mogę iść w dół. Good question. I trochę nie bardzo wiem, jak sobie sama na to odpowiedzieć. Okej, widzę arbuzowiec, fajnie sobie wyrósł, flakoniki też. Owoc Prestona też. Dobra, może weźmy sobie. To nie ma w ogóle żarcia, idziemy akurat na lód, a więc przydałby się tam mieć co nieco. Dobra, flakonik nie zostanie. Ja jeszcze wezmę kilka owocków. O, i roślina. A nie chcę nic używać, więc coś tego. Po co, ale już chyba wykorzystałem całkowicie. Dobra. Weźmy sobie krzew podkowiasty, bo w sumie to jest najlepsza opcja. Bo te owoce się nie psują. Żywności trochę dają. Więc weźmy sobie te owocki wszystkie. Dobrze, jak tam co z dźwiękiem? Wszystko jest okej. Wiem, że jest troszeczkę coś za cicho, ale na szczęście wszystko jest w porządku. Dobra, w sensu też mogę wyciągnąć jeszcze. Wody 6, więc rzucimy z solą. Co jeszcze? No to owocki, ale owocki się będą mnie rozużywały. Będę potrzebował z tego żywności, ewentualnie wody. Woda to na drugi plan schodzi. Jakieś szafki tu jeszcze mam, czy nie bardzo? No tu nie, ale piętro wyżej. Czy mam taką? Dobra, jeszcze piętro wyżej. Mam takie opółeczki. Dobra, to... O, w ogóle znalazłem jeszcze jedną kostkę jonową gdzieś tam, bo jak sobie pływałem poza nagraniem. Także powiem tak, bueno. Ja tam jestem zadowolony. Dobra. Włókno syntetyczne. Tu możemy zostawić... Chociaż nie, czy nie tak, nie, tak, nie. Dobra, na wszelki wypadek wybieram ze sobą, zostawię sobie w tym. To myślę, może się przydać. Dobra, ten sól go też sobie przeniosę stąd. To jest puste, to jest puste i to jest puste, dobra. No to jak? Tutaj zjedzimy sobie sól. No i co? Płyniemy w takim razie. Coraz bardziej. Zmyślałem, czy to dopalacz faktycznie coś daje. Bo nie odczułem teraz, żeby jakoś to mocno poszło. Okej, widzę się z wami po cięciu i nie sądziłem, że mogę być jeszcze większym baranem niż byłem. Co mi się uroiło, że płynąc bardziej w stronę tego, bo nie płynąłem na ten, na lodowiec, tylko złą część mapy popatrzyłem. Ja myślałem, że płynę bardziej na lodowiec, płynąłem tak naprawdę do tego. A płynąłem do... bardziej w kierunku... bardziej na... w kierunku laboratorium Omega, jeśli chodzi o mapę, nie? Czyli bardziej Wiz Kraj właśnie. Jezu, ta meduza... Boże, ta meduza wygląda przerażająco, jak się na mnie tak spojrzy z góry, nie? Też jest ich więcej. Uff. Aż mi z ciary teraz przeszły.
Okej, okay, mam coś. To myślę, może być właśnie to, co mnie interesowało. Dobra, raczej jest... Raczej jest względnie bezpieczny, myślę. Mogę tutaj tego strachu zostawić. Nie powinno się z nim nic stać. Mam nadzieję, że... Dobra. Czy mam radiolatarnię? Na złość nie mam. No może znajdę jakieś składniki, które sobie będę mógł ją zrobić. Bo tutaj będzie leżała na przykład? Nie, to tylko apteczka. Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work? You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No. Like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking. Huh, can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me for my eval, we detected something. Almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look, it may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Thanks. You're a good friend. JT Music! O, ja cię sunę! Ej, uwielbiam tego gościa! Jeszcze tego muzyczkę znaleźli! Ja to muszę przesłuchać! Ja to muszę przesłuchać! Nie teraz oczywiście, ale przesłuchamy to. Dobra, niech się nagrzeje trochę nasza postać, na tych sidraków, bo to pójdzie szybciej. Dobra. Dajcie mi chwilkę, muszę coś załatwić. Dobra, wróciłem. Dla was to oczywiście żadna różnica. Teraz żarownik, czyli dwie roślinki, które zostały przed chwilą. I próbnik glebowy. Ten artefakt obcej cywilizacji sprawia wrażenie robota zadaniowego. Jego przeznaczeniem mogło być pobieranie i analiza próbek gruntu oraz skał. Skany wykazują obecność urządzeń, które przypominają zbudowane przez człowieka emitery laserów oraz sprzęt do analizy spektrograficznej. Dlaczego ktoś analizując glebę wykorzystuje spektrum? Kurde! W narzędziach. Radiolatarnia. A nie, w urządzeniach na podstawie. Okej, mogę ją zrobić na szczęście. Dzięki temu, co znalazłem na powierzchni, tak więc bueno. Dobra, no to od razu postawimy tutaj sobie coś. Przez coś rozumiem właśnie te latarnie. Okej. Dok. Stacji. Zero. Dobra. YOLO. Okej, tam coś jest. Sprawdźmy. Trzeba się sprężać, bo oczywiście... Ciepłota ciała trochę na moją niekorzyść będzie tutaj wpływać. Ale może jakieś lilie się tu znajdą, kto wie. A tu w ogóle jest jeszcze przejście z wody od razu. Spoko. Uuu, w jaskini. Spoko. W sumie w jaskini może być nawet cieplej. Wbrew pozorom. Dobra. Ten byt tutaj nie wejdę, widzę. W ogóle jakiś most zrobili, tylko chyba się zawalił. Z tego co widzę. Dobra, nie, zostaw tę rudę. Może potem ci się przyda, ale aktualnie jest ci zbędna. Dobra, podpływaj, wygrzej się. Niestety nie mam niczego, co by mi na szybko przewróciło ciepłotę ciała, więc trzeba sobie poradzić w taki sposób. Dobra, i do jaskini. Czy będzie cieplej, czy nie? Zimno jest.
jest też ciemno jak w dupie, ale na szczęście odpytę mam moją latareczkę. I... Let's go. This site is one of some significance. Its data will assist us on our quest. Proszę, mamy składnik do tej sałatki całej. O, nieźle podpięte para doleciała. Nice, nice. Co my tu mamy? Generator energii. Skany wykazują, że to urządzenie obcego pochodzenia zdolne jest przechowywać i szybko uwalniać megajoule energii. Zasila je ukryta wewnątrz kostka jonowa. Ten niezwykle potężny kondensator prawdopodobnie wykorzystywano, by minimalizować skutki awarii sieci energetycznej, która rozciąga się między placówkami architektów. Dobra. Coś tu jeszcze jest, czy... To jest wszystko. Nie, to wszystko. Dobra, tutaj tylko po artefakt wszedłem. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Ulterra, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Aha, świetnie. Sprawdź poziom płynu. Aha, czy mogę ten moc po prostu sobie ogarnąć, tylko... Trzeba płynu hydraulicznego. Zrobimy sobie to takie. Co potrzebuję, żeby ten płyn zrobić? Oh, fuck you! Może dwie rzeczy, których oczywiście nie ma w pobliżu. Jak na złość teraz z tym wyjechali. Dobra, ale wiecie co? Ja sobie to zrobię. Robię cięcie, a my widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem na miejscu. Już z płynem hydraulicznym. Cyk. Napraw most. Dobra. Wydłuż tego niego. Dziękować. Zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Flara. I'm sensing interesting patterns to the northeast. It would be worth investigating. But be careful. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. Oh, jasny chuj. I chyba nawet wiem, o czym on mówi. Tak się zastanawiam się tak. Co na tej miniaturce, w sensie wiesz, na tej grafice, którą widzę na Steamie, co to jest taki wielki robal, który się pojawia, jakby z bolącym na Stalkera, nie? I chyba zaraz przyjdzie mi go znaleźć. Mam tylko nadzieję, że nie skończę jako jego przystawka. Okej, tam coś mamy. Zadka z nami, ciekawa. Bateria grzmotu. Coś tam, jakieś baterijka, które szybko zdychają. Starożytna. Co jest tutaj? Grzmot. Dobra, ta animacja wygląda teraz. Już tak nałożyły na siebie. Kolejna woda. Jednij sobie tego cieplnika. Oj. Kurde, ciekawe, czy mógłbym z Prestona ściągnąć futro, żeby sobie zrobić tego. Taki kombinezon zrobić ochronny. Albo z jakiegoś innego śnieżnego stalkera. Dobra, tędy jak pójdę, to chyba będę w tym samym miejscu, z którego dopiero przyszedłem, tak mi się wydaje. Dokładnie. Chociaż czekaj.
Gdzie? Kurde, już mam sam coś. Słyszeliście to tuknięcie? No tak, tu już było. Oj, ale ja się chyba nie przesłyszałem. Dobra, z sektorem 0 będziemy się zajmowali kiedy indziej. Niestety. Czyli najpierw będziemy musieli zwiedzić tę placówkę robotyczną, żeby zgarnąć stamtąd coś. Kto wie, może zgarniemy Snow Foxa i będzie mi się trochę lepiej przemieszczało po tych wszystkich elementach. Hypothermia imminent. Tak, jaka hipotermia znowu. Lub do wody. Grzejemy się. Dolecimy sobie do dostawczaka. Tak, wiem, że tak średnio wchodzi w całość, no ale mi się tak akurat spasowało. Dobra, chodźcie. Ale to jest tam kablowanie. Okej, okay, ale gdzieś w tym kierunku, jak będę płynął, powinien zlokalizować tą kolejną placówkę, czyli właśnie tę. Bo ja jestem obecnie gdzieś tutaj, czyli no w sumie tutaj, tak mniej więcej do tego i potem na północ. Powinno być dobrze. Kamień parowy, dla was misik. Co tu jeszcze? Technologii do baterii, jak już mam tu pewnie. Ja pierdolę, kurwa, tak, to jest to. Co to jest, jakiś wabik? Grzmot to proste urządzenie wysyłające w ziemię potężne impulsy dźwiękowe poprzez cztery rozstawialne nogi, które ma za zadanie przeszkadzać potencjalnym napastnikom znajdującym się pod powierzchnią najbliższej okolicy. Ciężki dysk jest unoszony ponad urządzenie, ze samą częstotliwością mocno uderza o powierzchnię. Aha, czyli co, ten lewiatan, bo na bank to jest lewiatan, bazuje na... nie na echolokacji, tylko po prostu co, na drganiach bardziej. Skoro... grzmot uderza w lód na tym poniekąd lądolodzie, tak trochę mi się wydaje, to to oznacza, że nasz dziejaszek lewiatan troszeczkę właśnie tyle nie lubi się z dźwiękiem, tylko właśnie dźwięk jest jego najlepszym przyjacielem. Tylko dźwięk drgań, które rozchodzą się po lodzie. Może jakim cudem ten światło tak się zmienia? Ja tego nie rozumiem. Tam jasno, tutaj kurwa niebiesko, a tam po ten kawałek dalej to będzie zielono. XD! Gdzieś tam... Okej. Okay. Ja powiem, trochę późno się to zlokalizowało, ale no... Apteczka takie pół na pół. Co się tutaj jeszcze? Gracz minerałów, dobra. Tak tam. O, i peda. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right.
That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B. No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Proszę, czyli pewnie coś z tym lewiatanem teraz jest na rzeczy. A tam gdzieś było wspomniane w jakiejś wiadomości, że znaleźli lewiatana z bakterią Khara zamrożonego w lodzie. Nie wiem, czy w labie Omega to było przypadkiem. No, żebym się tylko zaraz sam nie zablokował. Dobra, gdzie jest stacja Delta? Tutaj. Okej, no to kierunkowo jestem dobrze ustawiony. Na pół. O, dobra, tutaj coś. Może będzie już coś na powierzchni chociaż. No, coś tutaj mam. I muszę też straka naspawać, więc... To, żeby się przypadkiem nie rozpierdolił. Czwórka, czwóreczka, jeden. Dobra. Coś tu mamy, i to myślę może być to, co mnie właśnie interesuje. Hell yeah! Dobra, mamy. Mamy jakąś placówkę. Oczywiście od razu skaner w dłoń. Bo skaner jest tu moim najlepszym przyjacielem. Come on, jest Seek shelter. Ej, serio mogę go tak po prostu sobie z tego zrobić? Ciekawe. Kolejne fragmenty prona widzę. Tylko. Strotera pas. Otwieraj. Się będę mógł schować przynajmniej przed tym zimnem. What did Altera use this place for? Researchers here were trying to find it. Jak rozumiem, im na to nie pozwoliłeś, czy po prostu mieli pecha? Sterownię już mam. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries. And we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. My theory is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. Kaz Slaney's classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Lil wanted to know too much about architects. I could not let her. She was, what do you call them, Altaran. What did you think she would do to you? She might have discovered the gateway to our home world. I thought it wiser not to take the chance.
Tu jest portal? Okej, okay, zaciekawiłeś mnie. Dobra, teraz to. Hey Sam, you wanna say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi Oren, hi Svea. Tell us what you're working on. Oh, this is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I wouldn't say no one is on your side. I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta, anyone. What effect would it have if I did? I'm not exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What are you working on there? And what do you mean by take care of the deadly bacterium? Is that thing still recording? Oh, right. So, that was Sam, kids. I'll turn this off now. Motivational posters were banned from Xenoworks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Przewodnik, stacja badawcza, dobra. Tutaj to akurat dla was. O, wspomnienie o enzymie 42. Czyli o tym, czego dokonał bohater poprzedniczki. Choć pewnie raczej Altera nie wie o wszystkim, czego ten bohater dokonał. Bo wątpię, żeby im powiedział. Patrząc na to, czego się o nich, myślę, dowiedział mniej więcej w trakcie poprzedniej gry. No proszę, kolejna. Obcy wśród nas. A, to jest o tej grze, w którą oni sobie grali. Dobra. O, drzewo latarniowe, proszę. Was this Sam's space? What was she doing all the way out here? Dobre pytanie, co nie? Okay, Lillian Bench. Właśnie Sam. Starszy ksenobiolog. Okej. Okay. Tutaj muszę sobie wszystko skracać. Zapierdolę to stanę od tego wszystkiego. Odliczam dni. Proszę! Czy to nie jest poprzedniej gry? My darlings, Brian, Svea and Oren, I'm counting the days until I can come home and give you all the hugs and kisses. Since my research project was cancelled, they have me at a place called Outpost Zero, doing nothing much. Just cataloging things, plants, the occasional animal, but it's mostly ice where I am, so there's not a lot of new stuff to find. Svea and Oren, you know how you get bored when your hover dance teacher makes you practice skills 15 minutes over schedule and it eats up your freestyle time? It's a bit like that. But I have a new roommate, Samantha, a roboticist. You should see her little bangling box. Oren, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they send you if they decide you're too much trouble. I'm kind of glad she's here, though. I was getting lonely. I'm still trying quietly. I don't want any more trouble to figure out where I went wrong. I was sure. I picked up a distress signal. I was right on top of it, and then it just stopped. What if someone, an architect, is still down there and needs help? I'll be home before I ever get to find out, and it will fall to some future researcher to come and find out, I guess. I hope. But oh, I can't wait to be home with you. When are you going to send me some more art? There's still a patch of bare wall here that could use some color and a touch of genius. I miss you. I love you.
I hope you're still proud of me. I'm proud of you. I don't think I have a choice. I have to neutralize the bacteria myself. I'm a little nervous. Okay, terrified. But this thing is a death sentence. We shouldn't be messing around with it. I'm no biologist, I know. So does everyone else here. I haven't spoken to Danny since we fought about it. Zeta said she'd handle it and then didn't. Lil practically begged me to drop it. This is completely beyond the scope of your work. You have to stop before you jeopardize your standing with the company. I don't want good standing with a transgov that would do this. Robin tried to warn me. Maybe she was right, and Altera really is unfixable. Maybe I deserve better than this. We all do. I've synthesized the antibacterial agent. I know my biochem at least well enough to do that much. I've stashed some away in one of the Pengling research caves, southeast of the Leviathan. That was probably the easy part. Now I just have to carry out the plan. Focus, be brave, worry about what happens next after the threat is neutralized. They're going to know it was me. If they send me home, when they send me home, where the ice isn't 20 feet thick, I can get my Augie bun back. We can cuddle under a nice warm blanket. Things with Robin will thaw out. They always do. Besides, I think she'll respect this. And then, maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Help people find peace and ease in their bodies. No more cold, no more spying. Nothing that can be misused. All right, now's my time. I've got this. Okej, widać, że Sam miała nawet ambitne plany, jeśli chodzi o zabranie się stąd. Tylko, że niestety, ale nie udało jej się jednak uniknąć. Znaczy uniknąć. To... Dobra, mówiąc krótko, po prostu nie ten. Nie wróciła. I niby zginęła. Ale czy faktycznie? Bo tego w sumie dalej Robin nie jest pewna, czy Sam faktycznie nie żyje. Może Alterem po prostu gdzieś przetrzymuje i sfingowali jej śmierć. Albo ona sama sfingowała swoją i gdzieś tu się ukrywa. Też opcja. Ja pierdzielę. Nie powiem, to jest nawet ciekawe, ale... Nie wiem, czy jakieś mega pożyteczne. Czekaj, tutaj zobaczyć. Mamy idealnie na full. Dobra, kupię sobie taką wodę i jeszcze bym jedną rzecz musiał sobie wyłączyć. Owocki sobie dziabnę. Żeby jeden owoc stąd sobie podnieść i zasieć go w swojej bazie i jeszcze posłuchajmy tego. A, nie posłuchałem, bo to jest tylko do przetestowania, tak że dla was. Dobra. Co Siglite. Siglite mnie nie interere. A ty, ja tam byłem? Chyba nie. Tam gdzieś jeszcze dalej, co jest najlepsze. Godzina 17 nagrania. Monster. Nie wiem, ile z tego będę musiał wycinać. No poza tym, że co najmniej jest 20 minut. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Tak. Czekaj, czy ja teraz się wracam? Nie, ewidentnie nie. Okej. Jakaś jaskinia. Proszę. To zaś od architektów. Stalagmit lodowy.
Okej, to mnie trochę niepokoi. Mam nadzieję, że w tych kryształach nie ma bakterii Kara. Bo raczej nie po to bohater poprzedniej części usunął całą tę bakterię, żeby teraz nagle miała się znowu wydostać na powierzchnię. Powiedzmy. Dobra, fajne jest to o tyle, że... What is this place? It is architect technology. Standard for my people. Well, nothing that your people do is standard to me. What is it? This facility provides the means for rapid travel. It seems to be inactive. Without a vessel of my own, this site is not of any great utility. I see. Okej, czyli tu jest ten cały teleport. Tylko to chyba jeszcze nie jest ten teleport bezpośrednio do jego... do tego świata architektów. To mamy po prostu teleport. Tylko że patrzcie. Bohater poprzedniczki po prostu potrzebował kostek jonowych. A tutaj musimy wrócić, kiedy już Alanowi zmajstrujemy powłokę. Czytaj ciało. No dobra. Ale fajne, że są przemyślane. Jest powiedziane, no możemy to ogarnąć, ale później, bo teraz nie bardzo mamy jak. Dobra, no tego nie muszę oznaczać, no bo mam oznaczone dojście tutaj bezpośrednio, jeśli chodzi o właśnie stację zero, więc... To się nie muszę martwić o... Nie powiem, że takie pierdoły, tylko po prostu nie muszę się martwić, że to zgubię. Chodź. Zastanawiam się, czy to absolutnie wszystko już zgarnąłem, czy po prostu czegoś sam tutaj nie widzę. No ale chyba nie, no bo co, no stamtąd przyszedłem. To całe zwiedzone. Myślę. Tak. No, bo tutaj wchodzę. Jest to, potem przejście tam wyszedłem, okej. Tam jest teleport, do którego pójdziemy... No, myślę, że pewnie na sam koniec tej gry. Co w sumie dość logiczne. Tutaj bałwan, którego nie chcę niszczyć, ani nic z niego zabierać, bo nie mam też poniekąd miejsca. No i co? Wygląda na to, że w tym centrum robotyki to już zrobiłem wszystko, co chciałem, czyli teraz musiałbym się udać do właśnie tej... placówki ksenobiologicznej, tylko niestety nie mam bladego pojęcia, jak się do niej dostać. A to trochę boli. Przepraszam. Jesteśmy w FI. To jest robotyka FI, a idziemy właśnie do placówki zero. Nie wiem, jak się dostać. Jedyna rzecz, której jeszcze nie zwiedziłem, nie? Chociaż przemyczek, gdyby bym szedł tutaj... No bo jak idę przez most, to mam tutaj i tu jest cały wielki obszar, który pewnie będę musiał najlepiej, zakładam, Snow Foxem zwiedzić. Tylko dopóki nie mam jednego i pewnie czegoś, co będzie mnie dodatkowo grzało, no to nie mam po co tam iść. A tu mamy placówkę zero, do której jakbym wszedł tutaj wyżej, to chyba dałoby się jakoś wejść. Tylko pytanie, czy ja będę w stanie to w miarę zauważyć. To nie mam postawionej tej przecież radio latarni. No to nic takiego, to sobie mogę zawsze skraftować. O, patrzcie, kurde, ile tu już rybek się nazbierało. Zero is where your sister worked her final days on 4546B. It is quite isolated. Yeah, I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but this is practically off the map. A lot of people would love to get paid to sit around and do nothing. Not Sam. She must have been miserable out here. And they have the nerve to call her negligent. I think they drove her to an extreme. They also motivated me to change my behavior. Because they drove you into hiding? I had calculated that they might be well placed to answer my distress signal.
but I came to suspect their motivations were not aligned with mine. So you made yourself harder to find. It was a calculation. No i proszę bardzo. Dobrze zrobił. Ale dobra, ode mnie to będzie w takim razie tyle. Jestem, muszę oznaczyć to miejsce, żebym przypadkiem się tutaj, żebym nie musiał tego znowu szukać. No ale okej, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Subnautica, w którym to będziemy bawili się dalej. Być może już w właśnie placówce Zero. Jak będzie trzeba odpowiedzieć jakiś poradnik, po prostu przejdę według niego do tej placówki. Ale no i póki co to jest tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie. Cześć!